Na nudę na pewno nie będą narzekały dzieci w Pile. Najmłodsi będą mogli wziąć udział w zajęciach plastycznych zorganizowanych przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną. Pilskie muzea zapraszają do odwiedzenia swoich wystaw oraz wzięcia udziału w prelekcjach. Nie zabraknie także miejsca na gry planszowe i zajęcia rękodzielnicze. Szeroką ofertę przygotowało Regionalne Centrum Kultury. Te formy plastyczne, których przygotowaliśmy kilka, formy dekupaż, ceramika, zajęcia plastyczne, one wszystkie są w ofercie i dla małych grup są dedykowane i proponowane. Ponadto seanse filmowe, zajęcia taneczne, teatralne i warsztaty wokalne. Każdy znajdzie coś dla siebie. Pilski Aquapark zorganizuje 2 turnusy półkolonii. Dzieci pod opieką instruktorów będą mogły poznać tajniki pływania. Zajęcia będą dostosowane do wieku i umiejętności uczestników. O dzieciach nie zapomina także Muzeum Ziemi Złotowskiej. Plan zajęć wypełniony jest praktycznie do ostatniego dnia. Uczestnicy warsztatów w muzeum będą mogli wykonać własnoręcznie witraże, które będą nawiązywały do wystawy Szopek Krakowskich oraz magnesy, które będą przedstawiały bohaterów bajek z okresu PRL-u. Chodzieski Dom Kultury zaprasza dzieci na 2 seanse filmowe. Nie zabraknie warsztatów aktorskich prowadzonych przez członków grupy teatralnej. Zaproponowaliśmy uczniom szkoły podstawowej przede wszystkim zajęcia takie kreatywne, artystyczne, będą zajęcia taneczne, zajęcia wokalne oraz zajęcia plastyczne. Na zakończenie ferii najmłodsi wezmą udział w bajkowym balu karnawałowym. Bogaty program zajęć ma także Miejska Biblioteka Publiczna w Chodzieży. Dzieci wezmą udział w pełnym zagadek miejskim queście oraz zaprojektują swoje własne gry komputerowe. W Czarnkowie będzie kulturalnie. Do najmłodszych przyjedzie iluzjonista i profesjonalny teatr ze Słupska. Każdego dnia oprócz poniedziałku zaprasza Czarnkowskie Kino Światowid, specjalne przedpołudniowe seanse dla najmłodszych, ze specjalnym repertuarem oczywiście. W Trzciance natomiast głównym miejscem spotkań dla dzieci stanie się tamtejsza Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury. Zajęcia będą odbywały się także w jej filiach, między innymi w Białej czy Rychliku. Takie hasło przewodnie w tegorocznych ferii to jest spotkanie z Harrym Potterem. I to będą działania, warsztaty plastyczne i zajęcia ruchowe i gry, które tematycznie będą związane z tomami książki o Harrym Potterze. Do dzieci przyfruną także sowy z Hogwartu. Nie zabraknie również odrobiny magii. Wystąpi znany iluzjonista.